Siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Xitosek i dzisiaj sobie gramy w Arka na mapie Fjordur. Od ostatniego filmu się mało zmieniło, tylko po prostu jestem aktualnie tutaj na 84 na 0 chyba, bo nie zdołałem wrócić tam na drugi koniec wyspy. Po prostu jest to za trudne. Ta góra, która gdzieś tutaj jest, nie pomaga w żadnym stopniu, dlatego nie da rady. Plus ciągle jest jakieś zagrożenie, karno i tak dalej, więc pomyślałem, że się lekko rozwinę tutaj i dopiero jakoś się przeniosę. I od wtedy zmieniło się tylko tyle, że postawiłem sobie fundamenty, skrzynkę, ognisko. Zrobiłem piec, w którym jeszcze nic nie jest przypalone, tylko mam dwa te metalu, dwie sz nie sztabki, dwie rudy metalu, w skrzynce jakieś tam po trylobajcie rzeczy. I na ten odcinek planu zbytnio nie mam, ale widziałem tutaj trylobajta przed chwilą, dlatego chciałbym sobie go zabić, żebym już miał gotowe, o, surowce na siodło, na pterka, jak mi się uda go oswoić i wbije poziom. Ogólnie w ustawieniach sobie zmieniłem jedynie tyle, że... O. Że... O, dobra, mogę zrobić. Oswajanie zmniejszyłem o 0,3% jedynie, ale zawsze coś tam jest, nie? I expa o 0,3% chyba. Pomyślałem, że sobie tak zmienię, bo miałem na 2,0 oba. Dlatego jest tak jak jest. Robimy mięsnego jeża. Ups, okej. Dobrze, fajnie. Bierzemy sobie szybko chitynę. Dobra, i chyba to będzie tyle na siódmą na pterka. Jak na razie poziomu nie mam, ale na kiedyś będzie, ewentualnie na co innego. Tak, będzie, raczej. To sobie odłożymy. To tutaj, żeby mięsko było. Ok. I dostaliśmy poziom 28. Za 10 poziomów będzie siodło na pterka, z tego co kojarzę. Tylko w co dać? Fortitude'a chyba dam, bo troszkę zimno na tej mapie. W ogóle zauważyłem jedną rzecz. Nie ma engramów z innych map, czyli tutaj po prostu jedyne co to możemy liczyć na zrzuty. Tak szczerze. Więc tu jest lekki minus. Czekajcie, na 38. Tak, czyli za nie 10, tylko 9 poziomów. Tak, bo dodałem jeden poziom aktualnie. A przed dodaniem go mówiłem o tym. Więc no. Odblokuję sobie schodki. A i odblokowałem sobie struktury kamienne i tyle. A, okej. I to jest piasek. Piasku nie będę zbierał, ale zebrałbym sobie metalu trochę, tylko nie wiem skąd. Najlepiej znaleźć albo... Jednak mam pomysł. Mam bolę jedną. Okej. Czy ciebie oswajać, czy nie? O! Hu, 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 hu. Jego nie oswoję raczej. Ale z ciebie mogę mieć metal. Czy u ciebie jest jakaś różnica, gdzie się strzela? Czy jest jakiś czuły punkt w sensie? Fajnie, okej. Z łuku będzie chyba lepiej. Nie uciekaj, bo zaraz coś cię zabije innego, a ja chcę. Śmieszne, bo tekowe stworzenie robotyczne ma krew. Normalną, a nie olej. Nie uciekaj tam.
chcę trafić jakoś w niego. Jestem może jakiś serio. Dobra. Może nie jestem dobry w strzelaniu, ale zawsze coś potrafię. Okej. Sześć scrap metalu. Czyli na narzędzia bym miał. Nie no, 7, no to na kilo jedynie. Nie, bo najpierw smajki trzeba. Czyli i tak nie mam. Okej. Tu jakieś skałki może. A i właśnie, póki jest początek odcinka, czyli najwięcej osób będzie oglądać teraz. pytanko, jak grać na Fjordurze? Czy nagrywać odcinki, nie wiem, czysto tematyczne? W sensie, że nagrywam odcinek, że oswajam coś i tylko to oswoję i koniec. Czy nagrać przykładowo 30-40 minut odcinka i po prostu będę robił wszystko, co mi przyjdzie do głowy, wszystko, na co wpadnę i tak dalej. Dlatego póki to oglądacie, możecie napisać w komentarzu, bo nie wiem, a przydałaby się taka wiedza. Tu się zacznie przepalać. To odłożymy. Smajfi. 50 kamienia i metal, okej. Okay. Potrzebne 40 kamienia najpierw, bo metal się przepala aktualnie. Wtedy wykończymy ten kamyczek. Dobrze, elegancko. Nie wiem, spróbuję może metalu troszkę wyciągnąć. Okej. Okay. Sobie coś i przydałby się metal, proszę, chociaż dwa kawałki. Chyba nie pójdzie, okej. Okay. Przydałby się te skałki, które są przy wodzie często. Tylko nie wiem, czemu ich tu nie ma. Okej, okay, mamy smajfi. Będziemy mieli dwa kawałki. Sobie wszystko tutaj. Jeden kawałek metalu. Okej, okay, to będzie tyle z tego jak na razie. No i przydałyby się w sumie te skrzyneczki, które były po drugiej stronie wyspy. To by miało przy okazji już siekierę. Ty się tu ogarniaj i zrobimy sobie mortara może. 15 hajdu i kamień. Hajd tutaj jest. Jeden hajd, ok, czyli potrzebujemy troszkę hajda jeszcze zdobyć. Trzydziesty poziom. Co na tym poziomie mamy? Iguanodon, miecz, sickle. Jak na razie nie będziemy odblokowywać. Tylko zostawimy sobie punkty. Bo na początku jest troszkę bida z punktami, jakby to powiedzieć. Okej. Okay. Czyli musimy zrobić pochodnie w takim razie, skoro nam zimno. Flintstone wood.
Okej, okay, no pochodzi. Co tam pisało w ogóle? Są tu runy w prawym dolnym, nie? I jeśli zdobędziemy 100 run, to dostaniemy plus 5 maksymalnych poziomów. Fajnie, fajnie to zrobili w sumie. Fajnie ogarnięte, przemyślane. Ogólnie runy chyba coś tam mają też związanego z bossami, że trzeba runy mieć na bossa. Znowu mi się coś. Okej. Co ja miałem zrobić? Okej, wiem co. Fiberu potrzebuję. Zrobimy sobie ubranko. Bo hajda nie mamy, ale za to mamy fiber tutaj w okolicy. A coś zawsze fiber da nam. Czapeczkę. No. Okej. Okay. Bierzemy sobie więcej, bo zawsze fiber się przyda. No, niestety. O, spadło się. Dobra, fajnie. No, jakby to kogoś denerwowało, to ja po prostu mam leciutko zatkany nos, bo jestem lekko chory. Kto był wczoraj na live, ten wie. Robiłem z Fortnite'a. Ten odcinek wleci jutro chyba. Ale no. Oddaj dzidę. O. Nie wiem, czy te do. Czekajcie, wezmę sobie gammę. Z tych chyba leci same ciasto. Tak. Nie wiem, co z tym ciastem robić, więc. Czy to była nuta na noc, czy to była nuta o to, że walczyłem? Jeśli o to, że walczyłem, to serio piękne to jest, bo ta ścieżka dźwiękowa, która jest wstawiona do tej mapy, to się dopasowana, to jest mistrzostwo. Tak samo jak się odradzamy, to słychać taką muzyczkę, że. Okej, zniszczyła się strzała na dodo. Mogę to zjeść? Nie mogę. Ej, ale fiber to oddaj. Okej. Lystro. Nie będę lystro zabijał. Póki co. Tylko przydałby się. O! Nie, to chyba nie te stołki. Ale zobaczymy, czy metal pójdzie. O, poszedł. Tylko to niestety nie te dokładnie skałki. To te, o. Takie malutkie. Fajnie. A i dzisiaj może, w sensie jak wy to oglądacie, chociaż nie, nie wiem. Chyba nie będzie live'a dzisiaj, bo właśnie nagrywam odcinek, a skoro ten odcinek wyjdzie jutro, to nie będę robił, bo. No bo wiadomo, nie? Ech.
dalej. Nie będę mięsa mu dawał. Trzydziesty pierwszy poziom. Co mamy na 31? Też zbyt nieprzydatne rzeczy, tylko drzwi. Okej, nie trafiłem. Fajnie, bo mogę chociaż sobie skóry zdobyć. A co z tobą, koleżko? Co mi brakuje do boli? Tecza. 108. Jezu! Nie mam tyle strzał. Sarki, ale strzały mi nie pozwalają. Z tego też poleci, nie poleci. Nie wiem, bo wyglądają podobnie te skałki, dlatego pomyślałem. Ale tu są skałki z metalem. Więc fajnie. Tylko inaczej wyglądają na tej mapie. Nie będę się tak daleko zapuszczał, bo już trochę odbiłem od bazy. Ha, ale to zbiorę. Lekko się zmęczyłem. Dobrze. W ogóle na tej mapie tak się łatwo oswaja niektóre stworzenia. Co prawda Fenrira to ja nie oswoję od razu, bo trzeba bossa najpierw załatwić. Ale no, Desmodusa się bardzo łatwo oswaja. Jest taktyka pewna, dla tych, którzy nie wiedzą. Desmodusa się oswaja tak jak Bloodstalkera. Tylko że jeśli oswoicie sobie Desmodusa na małym poziomie, możecie sobie na niego wsiąść, później pozabijać, poatakować jakieś inne stworzenia, bo jak on bije jakieś inne stworzenia, to wysysa z nich krew i robi bloodpaki sobie w ekwipunku. Więc sposób jest taki, żeby ogarnąć sobie najmniejszy level, jaki będzie w jaskini, bo to w jaskiniach występują zazwyczaj. Najmniejszy poziom, wylecieć sobie nim, pozbierać bloodpaki i oswoić jakiś mocniejszy, no bo wiadomo, nie chce się wam leć z was brać bloodpacków tyle. A na piąty level na Small Tribesach, z tego co wiem. Okej, nie ma tu tego dealo. Na piąty level na Small Tribesach, z tego co wiem, idzie 20 bloodpacków tylko. Więc kozacko, bo można sobie łatwo ogarnąć to. Nie wiem, co mam robić, bo tu jest zrzut. Moja baza jest tu też obok. Idę po ten zrzut. Nie wiem, od którego poziomu były niebieskie, ale mam 30, a czerwone są od 30. Więc no. Wrzucę sobie tutaj to elegancko. Tutaj niech się zrobi. I miałem zrobić Mortara. Okej. To wrzućmy tutaj, to tutaj. A narkotyki oczywiście robią bardzo ładnie poziom, wbijają, więc chętnie sobie porobię. Tylko to sobie przerzucę tutaj. No. Okej, lecę do tego zrzuta. W sumie mi się podobają takie odcinki. Jak kręcę, że robię to, co robię. W późniejszym etapie to wiadomo, nie będę jakoś tak... Czy to był Obelisk, czy ja... Czy mi zrzut po prostu zniknął? Nie wiem, ale jest to bardzo możliwe z tego co widzę. Ja.
Dobra, ale sobie coś pozbieramy może. Tu nic nie ma ciekawego. Ogólnie słaba lokalizacja troszkę, ale... Niech już będzie. Okej, 3 metale, 4, 5. Fajnie. Tylko żebym nie trafił na coś mięsożernego. A przynajmniej większego od Dilo. Jezu. 150. I to jest właśnie urok tych nieoficjalnych map. Na nieoficjalnych mapach takie poziomy są. A na oficjalnych, no, trudno znaleźć setny, a co dopiero 150. I znowu wyleciała pochodnia. Wrócimy sobie do bazy się ogrzać troszkę. Okej, zrobimy sobie troszkę tranku, kuszę, siekierę. I w sumie mam pomysł, żeby oswoić sobie tam tego parasola. O, tutaj. Który masz poziom, koleżko? 50. Nie mam tego. Czy iguana, czy parasol? Wiem, wybiorę iguanodona. Tylko czekajcie. Okej, mam odblokowane siodło. Nie robi się też jakoś trudno. On ma nieskończoną staminę. Dlatego może być to lepszy wybór. Jak mi się uda, to mi się uda. Jak mi się nie uda, to mi się nie uda. Po prostu, więc no. Gdzieś tu był ten koleżka. Tutaj. 150 iguanodon. Właśnie sprawdziłem, że potrzebne by było 14 strzałów, więc chyba lepszym sposobem będzie, jak sobie pozbieram jeszcze troszkę narko i zrobię około tych 14, czyli jeszcze z 7. 7 narkotyków, bo jeśli mi ucieknie czy coś, to będzie problem. I z tego co wiem, będzie się oswajał około pół godziny. Dlatego no. Taki 150 nie jest byle jakim poziomem, plus Iguanodon też nie jest jakimś słabym stworzeniem, więc myślę, że to dobry wybór. Górka jakaś. Czekajcie. 11, mam na 2 narkotyki, okej. Szybko sobie to trzeba pozbierać. I właśnie, mapa Lost Island, bez piasku, na Lost Island troszkę sobie pograłem, poza kamerami, jakby to powiedzieć. Zobaczycie w sumie, jak wleci odcinek jakiś, w przyszłym tygodniu raczej wejdzie i no. Jeśli skończymy Lost Island, to po prostu będą na przemian odcinki z Fjordura i z The Island, tak przynajmniej myślę. Żeby tak zrobić, bo jeszcze troszkę stało nam do przejścia, a no, jak mi zabraknie pomysłów na Fjordura, to przynajmniej będą odcinki z The Island, więc będzie git. Bierzemy sobie mięska. Narkotyki. Póki się narkotyki robią, to jeszcze dozbieram jagódek, bo to coś Megobery będzie potrzebne dla Iguanodona. Dlatego też trzeba troszkę się ubezpieczyć i sobie pozbierać tego. Idziemy sobie, już chyba się zrobiły.
sumie wrzucali meczobery i jakieś tam inne, nie? Nie, gutki. 16, jeszcze za 4 zbiorę, bo ja lubię okrągłe liczby. Żeby nie zostało meczobery, żeby narkobery nie zostało. No i 5, dobra. No cóż, tutaj jest, okej. Pizza nasionkami niepotrzebne, więc... Dobrze, 60 tego powinno starczyć wszystkiego, więc fajnie. Teraz idziemy sobie po tego koleżkę. Level up. Wagę sobie damy. Na 33 poziomie jest. Póki co mnie nie interesują te rzeczy, więc sobie je zostawimy tak jak są. Nie wiem, czy będą odblokowywane, bo Gilisu to robi tak, żeby było zimniej, a na tej mapie właśnie jest zimno. Chyba na całe, z tego co wiem. Jedynie co to w prawym dolnym nie jest, bo tam są wyverny. Dobrze, bierzemy sobie. Weźmiemy co jakieś 4 sekundy zapobiegawczo. On już ucieka? Nie ucieka, okej. Chociaż nie wiadomo. Tak szczerze. Co jest? Jezu! O! Dobranoc. Bierzemy sobie. Ej, chyba na mniej strzał się oswoił, tak szczerze. Nie wiem, dla mnie lepiej, zostały mi strzały. Sobie pozbieram tutaj. Troszkę go wygłodzimy. Fajnie, bo pierwszy dino od razu będzie miał 200 ponad poziom. Chyba, że coś go zaatakuje, ale oby nie. I będzie miał ponad 200 poziom, więc w sumie dobrze idzie. Jeszcze pterka trzeba jakiegoś tylko ogarnąć. Albo nie, to przerobimy na narkotyki. No. Tam sobie lata to niefajne stworzenie, które powstałoby denerwować tylko graczy. No i w sumie niech się oswaja. My się widzimy za chwilkę, jak się może oswoi. No więc Iguanodon się oswoił. Przed chwilą jeszcze miałem cygański atak, czyli Ichthyornis, chyba tak, Ichthyornis to się nazywało. Wleciał mi na chatę i coś tam zniszczył. Nie wiem, czy coś ukradł, czy może kraść coś ze skrzynek i tak dalej. Ale no zaatakował. Tak trochę. No i jedyne co ukradł, to szczerze z Iguanodona jagódki chyba tylko to były, więc chociaż tylko tyle. Jakby zarąbał coś lepszego, to nie wiem co bym mu zrobił. Co prawda i tak nie żyje, ale no. Nie wiem co mu dawać. Chyba w HP, bo ta mapa jest taka troszkę, wiecie. Niestety nie wchodzi mu życie za wpajanie jagódek, tak jak mięsożercom mięsa, ale no, przebiegniemy się trochę. Nie wiem, lekko pozwiedzamy okolice, bo jedyne co, no to tu byliśmy gdzieś do tej górki, a dalej się nie zapuszczałem, no bo wiadomo jak to jest, jeszcze na tej mapie. W ogóle dla Was fajnie, bo akurat 2 odcinki w tygodniu troszkę się zwiększyło, więc
częściej Ark, nie? A co innego jak był jeden odcinek w tygodniu i akurat wtedy wchodził Dying Light. Więc dla niektórych to było źle. O, runę mam. A dla niektórych to było dobrze. I wiecie co? Chyba właśnie na tej mapie będę dużo się przemieszczał na piechotę, w sensie stworzeniami na piechotę. Bo skoro runy są tu do zdobywania, to chyba można by tak zbierać sobie na piechotę stworzeniami. Przy okazji expić, dlatego jakieś fajne stworzenie można by było ogarnąć. Co tu się bije? O. A, okej, okay, nie mam Spyglassa. To jest Allo czy Karno? Allo. Okej, okay. I to jest niedaleko od domu niestety. Czy byłby tu gdzieś kryształ? Dobrze, teraz jest na dwóch ławach, może skakać. Tu jest obelisk, więc może przy obelisku byłby kryształ. Jakby było, to mi by się to podobało. Bo mi odpowiada takie coś. Coś tu jest na górze, z tego co widzę, sobie to zobaczymy. Okej. Proszę cię, nie gin. Jeszcze mi się przyda. Dopiero co cię oswoiłem. Ej, tu jest jakaś wioska czy coś. Fajnie, fajnie. Argentiwy też są, dlatego coś i tak musimy uważać. Można wejść. To jest paci, okej. Okay. O, i runa kolejna. Sobie ją zaraz weźmiemy. No, można się tu osiedlić. Ej. Może myślicie o tym samym co ja. Bo można by tu walnąć domek, osiedlić się i tak dalej. Jakoś zagospodarować to wszystko. Co tu jest? Trodon, okej. Okay. To jest to dobre? O je. Dobra, fajnie. Okej, okay, parazaur. Ale tu można garnąć coś. Z tego co widzę, roślinożerne rzeczy, stworzenia tutaj osiedliły ten teren, więc tylko coś tu zaatakowało parazaura. Sabertooth, czyli możemy się mierzyć z takimi stworzeniami, ale jeśli oswoimy sobie coś do... Ty, no ja się ciebie boję, ja go zabijam. O, 22 punkty. Aha. 3000 HP, 1000 staminy. To to w sumie można powyrzucać, dlatego... Tutaj pikę. Co jest? Ty fujaro. Okej. Okay. Lepiej tak, niż żeby mnie atakowały, tak szczerze. Bo ja bardzo łatwo usnę o nich. Okej, okay, nie żyją. Czyli jedyne zagrożenie, jakie tutaj było. Wyginęło, można powiedzieć.
Także fajnie. I tu są chyba. Nie chcę zaatakować żółwika. Ale tu chyba rosną do zbierania, tak? Tak, ale nie będę ich na razie zbierał, bo się przydadzą. Ale też fajnie wiedzieć, fajnie. Tutaj brama. Na Primitive Plus by się fajnie ogarniało takie rzeczy. Tylko problem z tymi latającymi gównami. Troszkę. Okej, ja sobie to pozbieram, bo chityna się przyda. Chityna, mięsko. Okej, sam sobie daję radę. Myślałem, że jest na pasywnym. A dobrze, czekajcie, czego mi brakuje? Stone i fiberu. Szybko sobie to ogarnę, bo mi się mogą przydać. Bo przypomniało mi się, że był tamten Sabertooth, a Sabertootha można złapać w wole. Ty zbierasz fiber, ty nie zbierasz fiberu. Dobra, chciałem się upewnić. Dobrze. Będzie łatwiej oczywiście na nim. Wagę mu mogę dać na luzie. Niektórzy mogą powiedzieć, że mnie troszkę porąbało. Ale... Czy ja wiem? He. Fajna sprawa z tymi rzeczami, tylko troszkę to jest ciężkie, dlatego nie wiem w sumie, czy to będzie się odnawiać. Ciekawi mnie, czy tu by się stawiało takie rzeczy jakieś, w sensie no, mortar przykładowo i tak dalej. Skrzynki to wiadomo, ale czy mortar? Jakby tu mortar dało się postawić. Co prawda można też stół walnąć. Ale no. A tu drzewo tak przeważa. Okej. I ten domek chyba byłby mój, bo tu widzę dwa. Tak, jest. Fajna sprawa. Co prawda jeszcze można walnąć tutaj swoje fundamenty, ewentualnie. Fajna sprawa. To się jeszcze zobaczy, co i jak. Czekajcie, wiecie co? Mam lekki pomysł. Gamę zniszczymy. Dobra, może nie na jeden, na dwa. Jest miniaturka, elegancko mi się podoba. Okej, wszystko tu chyba zwiedziliśmy. Tam jest Megaterium. Dobra, tam już nie będę dalej szedł. W sumie już odcinek jest chyba przydługi, dlatego następny odcinek to będzie zwiedzanie tutaj gdzieś. Się ogarnie. I pterka może oswoimy, bo ile poziomu? 11! Pterka
charakterka na pewno oswoimy. Okej, nie tracę życia. Dobrze, to fajnie wiedzieć. To jest chyba ten. Ty weź mnie nie atakuj, bo mogę cię kiedyś jeszcze wykorzystać. Będę sobie... Będę sobie na nim jeździł. O, klep się! Nie zwracaj na mnie uwagi. Okej, okay. Żeby się nie dostał tylko do mojej bazy. W sensie, to nie jest baza nawet. Bo tam jest... Są cztery fundamenty i piec, smajfi i tak dalej tylko. A jak to pięknie wygląda na małej gammie. Chyba będę gammę zmieniał co rano. Bo na noc to wiadomo. I do odcinków no to trzeba by zmienić gammę, bo... Niestety jest jak jest. Tym wszystkim, ale no, tutaj sobie odłożę te rzeczy. Fajnie, mam kilo, trzy siekiery zapasowe. Tutaj może się łatwo ginąć, więc zawsze fajnie mieć jakiś zapas. Przy okazji tutaj elegancko. Właśnie jeszcze narkobery dozbieraliśmy troszkę. Zbytowaniemy. No. I dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. I tu w ogóle jest pokazane, ile razy ginąłem. Specjalnie ginąłem, żeby się pojawić w tamtym miejscu. Widzimy się w następnym odcinku. Możecie zostawić subskrypcję, jak się film spodobał. Komentarz, lajka i możecie napisać w komentarzu, czy odcinki mają być czysto tematyczne, że robię daną rzecz, czy tak jak przykładowo ten odcinek, oswoiłem sobie iguanodona, pozwiedzałem trochę, tam obczaiłem tamtą wioskę i tak dalej. Możecie o tym napisać. I dziękuję za oglądanie. Siemanko.